Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj wigilijna kapusta z grzybami, zatem wersja postna, dlatego że w Wigilię tradycyjnie podaje się dania postne. Taką kapustę można podać jako samodzielne danie na stół, ale można ją także po posiekaniu bądź poszatkowaniu wykorzystać do nadzienia pirogów bądź uszek. Ja przygotowuję ją zazwyczaj wcześniej, bo taka kapusta im dłużej trzymana w garnku, tym smaczniejsza na talerzach. Kiedy na dworze jest chłodno, to rolę lodówki może spokojnie przyjąć balkon. Wystawiam wówczas gar z taką kapustą na balkon i tam sobie czeka spokojnie do wigilijnego wieczoru. Przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak przygotowuje się ją u nas w domu. Zapraszam. Solidny kubek suszonych grzybów. To jest tak mniej więcej półlitrowy kubek. Widać, że mam tak 7/8 tych grzybów, zatem taki solidny kubek. Zalewam teraz wodą. I zostawiam do namoczenia na kilka godzin. Mam tutaj taką sporą główkę kapusty. Moja waży jakieś 2,5 kg. Ściągam teraz zewnętrzne, nieładne liście. Kapustę dzielę teraz na części i będę ją szatkować. Gotowe? Szatkuję normalnie nożem bądź z pomocą szatkownicy. Ja skorzystam z szatkownicy, dlatego że tak będzie zdecydowanie szybciej i łatwiej. Marchew ścieram na tarce o grubych oczkach. 3 cebule kroję na taką w miarę drobną kostkę. Do naczynka dodaję 6 takich sporych łyżeczek koncentratu pomidorowego. Cieńczam niewielką ilością wody i mieszam na taką gęstą pastę pomidorową. Odstawiam na bok. W talerzyku mam przygotowane jakieś 150 g kiszonej kapusty. Ja mam z marchewką, ale to może być równie dobrze sama kiszona kapusta bez marchewki. Teraz przystępuję do wykładania kapusty do naczynia. Potrzebuję dowolne naczynie, które nadaje się do pieczenia w piekarniku. To może być naczynie żaroodporne, brytwanka. Ważne, żeby miało pokrywkę. Na dno wykładam niewielką część przygotowanej przed chwilą pasty pomidorowej. Jakieś 3 łyżeczki może. Rozprowadzam równo na dnie. Na to wykładam zszatkowaną białą kapustę. Odrobinę kiszonej kapusty, marchewki, suszone grzyby trzymam cały czas w kubku, tylko wyjmuję kilka, wodę z tych suszonych grzybów zachowuję. Dwa listki laurowe, kilka kulek ziela angielskiego. Przyprószam solą, czarnym, świeżo zmielonym pieprzem, i od nowa buduję w tej samej kolejności kolejną warstwę kapusty przekładanej marchewką z grzybami i przyprawami. Ostatnią warstwą jest warstwa kapusty z kapustą kiszoną, którą przyprószam solą oraz pieprzem.
dodaję jeszcze trochę grzybków. Teraz pod przykryciem odstawiam na bok i przygotowuję drugie naczynie z kapustą. Na dno pasta pomidorowa. Zalewam połową wody, w której moczyły się grzyby. Przykrywam i kapusta jest gotowa do wstawienia do piekarnika. Teraz wracam do pierwszego naczynia i zalewam pozostałą wodą z grzybów. Czyli mniej więcej szklanka płynu do jednego naczynia i szklanka płynu do drugiego naczynia. W każdym naczyniu mam po kilogramie białej kapusty. Oba wsuwam teraz do nagrzanego do 150 stopni Celsjusza piekarnika i piekę pod przykryciem. Co jakiś czas zaglądam, czy kapusta nie przypieka się za bardzo od spodu, ale przy takiej temperaturze raczej nie powinno się to stać. Piekę w ten sposób, że jedno naczynie jest na półce piekarnika, a drugie na kratce tuż nad nim. W ten sposób w każdym panuje w miarę równomierna temperatura. Pieką z termoobiegiem, żeby zapewnić właśnie równą temperaturę w całym piekarniku. Minęło mniej więcej półtorej godziny. Widać, że kapusta, która była pieczona bez folii aluminiowej, jest taka lekko przeschnięta z wierzchu. Mieszam ją teraz dokładnie od dna, tak żeby te lekko przesuszone i przypieczone wiórki kapusty przemieszały się z całością i stały się wilgotne. Pachnie naprawdę przepięknie, ale niestety nie jest jeszcze gotowa i wędruje na niecałą godzinkę do piekarnika. Tak wygląda kapusta pieczona 2,5 godziny pod przykryciem. Ja ją teraz przemieszam, tak żeby wszystkie warstwy dobrze się ze sobą wymieszały. Przyprawę oraz składniki. Gotowe. Teraz tę kapustę należy schłodzić i następnego dnia ponownie wstawić do piekarnika już na trochę krótszy czas i dopiec po raz drugi. Ponieważ jest zima, ja wystawię tę kapustę oczywiście pod przykryciem na balkon, gdzie wystygnie i następnego dnia wstawię ją z powrotem do kuchni i pokażę, co dalej. Następnego dnia po wyjęciu z balkonu kapusta wygląda tak, czyli dokładnie tak samo jak przed włożeniem, tyle że osygła i jest zimna. Wkładam ją teraz do piekarnika, dokładnie tak jak wczoraj, tyle że do piekarnika nagrzewającego się, żeby naczynie nie było narażone na gwałtowną różnicę temperatur i piekę w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez jakąś godzinkę, może półtorej. Co jakiś czas będę kapustę mieszała i po pierwszym wyjęciu, kiedy ona się już ogrzeje, doprawię ją jeszcze, ale to już pokażę, jak ją wyjmę z piekarnika. Podobnie z drugą. Tak wygląda kapusta po solidnej półtorej godzinie w piekarniku. Właściwie to ja dałam jej niemal 2 godziny i doprawiam do smaku. Ja dodaję odrobinę cukru, 2 solidne łyżeczki koncentratu pomidorowego i dokładnie mieszam. Mojej kapustce to zdecydowanie wystarczy. Jest teraz doprawiana dokładnie tak, jak mi odpowiada. Oczywiście doprawiamy według własnego smaku i uznania. I teraz przykrywam naczynie pokrywką i ponownie wędruję na balkon. Tak wygląda na trzeci dzień. To jest po 2 pieczeniach. I za chwileczkę po raz trzeci wstawię ją do piekarnika. Widać, że już pięknie ściemniała, pachnie naprawdę aromatycznie i dokładnie o to chodziło, a pracy przy niej było niewiele, bo piekła się praktycznie sama.
Teraz wkładam ją do nagrzewającego się do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę ponownie przez jakąś godzinkę, może półtorej. I kiedy minie ten czas, doprawię ją po raz ostatni do smaku, przykryję i odstawię i będzie czekała już aż do samej Wigilii. Podobnie z drubą. Trzeciego dnia kapusta piekła się jakieś półtorej godziny w 180 stopniach Celsjusza. Po tym czasie wyłączyłam grzanie i zostawiłam ją jeszcze pod przykryciem w piekarniku. Teraz wyjęłam i wygląda właśnie tak. Pachnie naprawdę przepięknie. Dokładnie mieszam. Teraz ostatnia szansa na doprawienie. Smakuję. Ja moje już nie będę doprawiać, dlatego że odpowiada mi smakowo, ale teraz jest moment, żeby ją doprawić. Nie używam tutaj za dużo przypraw. Sól, pieprz powinny w zasadzie wystarczyć. Kapusta powinna być taka zdecydowana w smaku i lekko pikantna. Prywam i ponownie wystawiam na balkon, bądź wstawiam do lodówki, gdzie kapusta czeka na swoją kolej aż do Wigilii. Druga kapusta wygląda tak. Jest troszkę bardziej przypieczona, dlatego że tę kapustę piekłam pod przykrywką naczynia żaroodpornego, nie pod folią aluminiową, zatem przypiekła się troszkę bardziej. Jedną z tych kapust później posiekam drobno i wykorzystam jako nadzienie do pierogów i uszek. A tymczasem pod przykryciem wędruje na balkon bądź do lodówki, gdzie czeka na swoją kolej. Gotowe. Wigilijna kapusta z grzybami czeka tylko, aby powędrować na stół. Jej przygotowanie zajęło wprawdzie trochę czasu, dlatego że piekłam ją przez 3 dni. Jeden dzień by wystarczył, ale po takim trzykrotnym pieczeniu jest zdecydowanie lepsza. Pracy przy tym niewiele, bo całą pracę przejmuje na siebie właściwie piekarnik. Zachęcam, żeby skorzystać z tego sposobu. Nadaje się także idealnie do przygotowywania wszelkiego rodzaju bigosów. Być może pokażę to kiedyś na osobnym filmiku. Teraz przed nami Wigilia. Zatem rozkoszujmy się przygotowaniami w kuchni i smacznego!